na 49. już turnieju Millennium i niestety na drugim memoriale imieniem arcymistrza Czarka Szatkowskiego, naszego nieodżałowanego kolegi, który nagle odszedł 23 sierpnia 2012 roku. Wielka strata jest to dla naszego Brydża, szczególnie tutaj lokalnego. Przypomnę, że pan Czarek Szatkowski był wielokrotnym medalistą mistrzostw Polski w Brydżu Sportowym. Również zdobył brązowy medal jako pierwszy na Mistrzostwach Europy w 1976 roku w Cannes we Francji. Pragnę serdecznie przywitać syna pana Szatkowskiego, pana Rafała Szatkowskiego. Witam serdecznie. Oczywiście żadna impreza nie mogłaby się odbyć, jeżeli by tej imprezy nie wspomogli sponsorzy. Nie będę wymieniał tutaj wszystkich sponsorów, natomiast wymienię dwóch głównych sponsorów. Głównym sponsorem jest firma pana Romana Szczelczyka Instalco z Międzyrzecza, którego tutaj serdecznie witam. Oraz firma Syko Werwick ze Świebodzina. Te dwie firmy ufundowały przede wszystkim nagrody, które tutaj są dzisiaj do wygrania przez państwa. Cieszę się bardzo, że frekwencja dopisała. Jest to turniej ogólnopolski. Do tej pory był to turniej regionalny. Ranga tego turnieju rośnie. Mamy nadzieję, że będzie ta ranga cały czas podnoszona i frekwencja z roku na rok będzie większa. Oddaję teraz głos do naszego głównego sponsora, pana Romana Szczelczyka. Witam państwa serdecznie. Po raz kolejny jest mi tutaj danym być z wami. O godzinie 9 zacząłem trening jogging. 30. bieg sylwestrowy odbył się w minionym roku. Jesteście grupą od nas starszą i tego wam bardzo gratuluję. I gratuluję wam przede wszystkim tego, że widzę tylu młodych ludzi, chociaż włosy jasne, ponieważ chce się wam chcieć. Wiesz, powiedział, dużo by można mieć, gdyby się chciało chcieć. Wy należycie do tej grupy, jesteście doskonałym przykładem dla polskiej młodzieży. Niech już dalej nie szukają, tylko przychodzą tutaj, patrzą, co się wydarza po was. Skończyliśmy dziś trening o godzinie 9.55, o 10.01 byłem tutaj, czyli jak się bardzo chce, to wszystko można i cieszę się, że mogę uprawiać sport. Jestem po 60 i bardzo dobrze to na mnie wpływa, że mogę sobie pójść pobiegać z grupą kolegów, którzy są w przedziale 50-70 lat. Życzę wam sportowej rywalizacji, pięknej walki, a przede wszystkim chciałbym uhonorować dziś szczególnie twórczość Cezarego, bo głównie jestem tu również dlatego, że to on tyle serca włożył w sport i tyle miłości. I dlatego bardzo proszę o powstanie i uczczenie minutą ciszy. Bardzo dziękuję. Słyszeliśmy bicie własnego serca. Życzę wam pięknej sportowej rywalizacji. Oddaję głos synowi Cezarego. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że przybyli państwo tak licznie na drugi memoriałowy turniej imienia mojego taty. Tak jedno z tutaj pomyślałem sobie taką rzecz. Wszyscy mówili, że jestem bardzo do taty podobny. I pomyślałem sobie, że w zasadzie to jest dobry argument, żeby się tutaj co roku zjawiać, żeby po prostu utrwalać u państwa obraz mojego taty. Życzę fajnej gry i w przerwie zapraszam na cmentarz. Tam jest nowy nagrobek i na tym nagrobku jest bardzo fajna niespodzianka. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Turniej Millennium. Uważam za otwarty. Dziękuję bardzo. Zapraszam do stołów i do gry.